Dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. W Szkole Podstawowej nr 26 imienia Rodła otwarto oficjalnie nową klasopracownię do nauki języka polskiego. Mamy przyjemność otworzyć pracownię języka polskiego, którą pozyskaliśmy, a w zasadzie środki na jej remont z budżetu obywatelskiego ubiegłorocznego. I tutaj pani Anna Krotofil, autorka projektu, zaprezentuje jej wykorzystanie. Przeprowadzi bowiem krótką lekcję, na której pokaże walory klasy, naszych uczniów, jak doskonale pracują z metodą krytycznego myślenia. Klasopracownia jest oficjalnie otwarta. Uzupełnijcie schemat. Co widzę, co myślę o tym i nad czym się zastanawiam. Przede wszystkim skupiliśmy się na nowej przestrzeni. Jest ona oczywiście bezpieczna, wygodna, efektywna, ale mamy nadzieję, że również jest inna pod względem estetycznym. Jest odbierana jako elegancka i wyjątkowa z takim klimatem. Dzięki mobilności tutaj stolików możemy w szybki sposób przebudować ją w taki sposób, aby pracować w grupach, pracować indywidualnie. Dzięki projektowi mogliśmy też zakupić bardzo dużo różnych materiałów, w tym programów komputerowych, gier planszowych, które służą nie tylko polonistom, nie tylko w pracy grupowej, ale również specjalistom w pracy indywidualnej, szczególnie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Bardzo się cieszę, że nasza klasa została wyremontowana. Na pewno się wygodniej pracuje na nowych krzesełkach, które nie skrzypią. I ogólnie ułożenie stolików jest według mnie bardziej wygodne, ponieważ każdy dobrze widzi tablicę z tego, gdzie siedzi. Sądzę, że jest naprawdę bardzo śliczna klasa, naprawdę bardzo dobrze jest zrobiona, o wiele lepiej się uczy i ma ta klasa swój klimat, bardzo mi się podoba. Jest bardziej komfortowa, lepiej się w niej uczy i fajnie się czyta książki. Klasopracownia to nie jedyna nowość, jaka czeka na uczniów od tego roku szkolnego w tej placówce. Szkoła podstawowa nr 26 może pochwalić się bowiem także inauguracją ważnych projektów edukacyjnych. To rozpoczęcie w naszej szkole edukacji klimatycznej. Jako szkoła postanowiliśmy pomóc naszej planecie i jako jedyni na Śląsku, jako jedyna szkoła podstawowa wprowadzić edukację klimatyczno-środowiskową we wszystkich klasach i na wszystkich poziomach. W związku z tym pan profesor Piotr Skubała i pani dr Magdalena Ochwat z Uniwersytetu Śląskiego uczyli nas, jak uczyć. Przygotowaliśmy więc plan działania na ten rok, który będzie się opierał na czterech żywiołach. Teraz aktualnie omawiamy żywioł wody, niestety na czasie. Następnie przystąpimy do powietrza, do ognia jako energii i do gleby, tak aby wiosną wykorzystać glebę do sadzenia roślin. Jest to dla nas ważny temat, ponieważ to jak my zostawimy ten klimat, jak będziemy o niego dbać, tak następne pokolenia będą mogły żyć w spokoju, bez stresów, że czegoś im zabraknie. Jako szkoła, jedna z 10 w Polsce, zostaliśmy wybrani do realizacji projektu Code for Blue, który obejmuje tematykę wody, ale praktyczne podejście do tego tematu. Czyli uczniowie pod opieką dwóch nauczycielek będą musieli zbadać problem wodny najbliższej okolicy i wymyśleć projekt, który mógłby tą wodę w jakiś sposób chronić. Wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, towarzyszyło festynowi z okazji 20-lecia istnienia Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jaki wzór, motyw, print znajduje się na koszulce fundacji? Chyba po pierwsze, co? To już 20 lat, odkąd Fundacja działa na rzecz pacjentów i aktywnie wspiera Śląskie Centrum Chorób Serca w wielu obszarach. Ten jubileusz dla członków Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca jest niezwykle ważny. Obchodzimy 20 lat i z tego powodu jestem ogromnie szczęśliwa, bo tak dużo osób, które z nami współpracuje, nie zawiedli i przyszli. Cieszymy się z tego, że możemy przy Śląskim Centrum realizować nasze programy, nasze projekty, że możemy uczyć młodzież, żeby wiedziała, że są osoby, które potrzebują
potrzebują tej pomocy, chociażby dzieci, ale też i osoby starsze, które czekają na spotkanie właśnie z wolontariuszami, a wiadomo, jak młody, to uśmiechnięty, pełen energii, i jak przychodzi do takiego seniora, który leży, od razu łezka się kręci, ale ta łezka radości, łezka szczęścia. Z okazji jubileuszu odbył się festyn prozdrowotny Aktywnie i Zdrowo. W ramach świętowania fundacja przygotowała szereg atrakcji dla mieszkańców, którzy tego dnia chcieli zadbać o profilaktykę. Po jednej stronie jest część artystyczna, po drugiej stronie mamy zespół poradni specjalistycznych, gdzie fachowy personel może udzielić różnego typu odpowiedzi, zapytań, można się zdiagnozować w kierunku właśnie profilaktyki prozdrowotnej. Jest też oddział NFZ, a tu na naszej stronie artystycznej jest wiele atrakcji, wiele stoisk różnego typu. Są specjaliści, którzy wykonują badania w kierunku prewencji chorób sercowo-naczyniowych. Jesteśmy ośrodkiem kardiologicznym, znajdujemy się w Śląskim Centrum Chorób Serca, a Fundacja Śląskiego Centrum zawsze wspierała programy takie prozdrowotne, bo wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Specjaliści, kardiolog, urolog, jest pani położna, są fizjoterapeuci, pani pielęgniarki. Wszyscy ci specjaliści są do dyspozycji państwa i wykonują badania, udzielają konsultacji właśnie na temat wszelkiego rodzaju schorzeń sercowo-naczyniowych. To są tak zwane badania przesiewowe. Jeżeli coś przy okazji tych badań wychodzi nie tak, coś przekracza pewne granice, pewne normy, to jest sygnał, to jest znak, to jest czerwone światło. Aha, uważaj, przeprowadź dokładną diagnostykę, pójdź do specjalisty, zbadaj się. Temu służą tego rodzaju akcje takie profilaktyczne. Z jakimi problemami najczęściej przychodzą pacjenci? No to jest takie też dość duże trio. Tu są właśnie nasi pacjenci kardiologiczni, czyli głównie kwestia nadciśnienia, chorób układu krążenia, chorób serca, no ale też właśnie cały plik tych metabolicznych problemów, czyli też kwestia cukrzycy, cukrzyca typu pierwszego, drugiego. My dzisiaj tutaj mamy cel tutaj szczytny, którym jest zdrowie, wspomóc właśnie poprzez analizę składu ciała i też konsultacje z zakresu właśnie prozdrowotnego, żywieniowego. Myślę, że to jest bardzo fajna akcja i widzę, że dużo osób dzisiaj korzysta z tego. Pojechałam właśnie po mamę i po siostrę, więc fajnie, że też się zbadają. Lepiej się badać i zapobiegać chorobom. Czy takie akcje są potrzebne i dlaczego? Zdecydowanie są potrzebne. Już tutaj z córką jesteśmy po pierwszych badaniach. Byliśmy u kardiologa, raczej idziemy do kardiologa, byliśmy na EKG, zbadaliśmy cukier. Przed nami jeszcze paru specjalistów i mamy nadzieję, że skorzystamy z wszystkich. Zdecydowanie ludzie powinni się badać i powinniśmy tą świadomość zwiększać, bo ludzie boją się wizyty u specjalisty, a później może być już za późno. Jeżeli jest jakakolwiek choroba, to we wczesnym stadium można zacząć ją leczyć. Według mnie to jest bardzo fajne. Czego możemy życzyć z tej okazji? Przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowie, no to będą chęci pomagać innym potrzebującym. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.